Panie minister, mówi się o tym rządzie, że to jest rząd kobiecy. Tak, bo już jest jedna trzecia tych kobiet. No, co to znaczy? Pani to rozumie? No, dla mnie rząd kobiecy to byłby tak, jakby było trzech facetów i reszta kobiet. Na razie mężczyzn jest 2/3, kobiet jest 1/3, więc mówienie o kobiecym rządzie to chyba jeszcze przesada. Znaczy to jest rząd kobiety. No to na pewno. Kobiecy, znaczy, kobieta nieco, rządzi, ale... Widzi pani jakąś zmianę? Bo ja na przykład jak słyszałem odpowiedź pani premier, może niezbyt zgrabną, na pytanie o broń dla Ukrainy, to miałem wrażenie, że to jest taka odpowiedź, która się tym różni od wszystkich poprzednich odpowiedzi rządowych, że tam nie ma grama testosteronu. Czemu nie należy się dziwić bardzo. No, ja myślę, że ale to na pewno jest tak, ta cecha kobiet, że one raczej nie jadą na testosteronie. No tak, ale czy ta polityka pani zdaniem będzie się różniła jakoś? Czy coś z tego wynika? Ja mam nadzieję, że tak. Zobaczymy. No to trudno tutaj prorokować, ale naprawdę rzadko się zdarzała w Polsce taka sytuacja, żeby montować układy personalne na tak wysokim szczeblu, w których tak duży jest udział kobiet, albo aż 1/3. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale pani chyba nie ma teraz wielu zastępców kobiet, prawda? Jedną. Czyli podobna proporcja. U mnie jest parytet, 2/2. Nie, dwie kobiety, 2 facetów. Dobrze, i tak się lepiej pracuje? No my się dogadujemy. Czy to nie ma znaczenia? Tak już w praktyce zarządowej. Wie pan, tak naprawdę w zarządzaniu najważniejsze są kompetencje jednak. No. Nie płeć. I może, chociaż mam takie poczucie, że kobiety są chyba mniej rywalizacyjne, jeżeli miałabym cokolwiek oceniać. Ale to też jest osobnicze, że tak powiem. Są kobiety bardzo rywalizacyjne i mniej rywalizacyjne i bardzo koncyliacyjni mężczyźni. Ale większościowo mężczyźni są rywalizacyjni, może tak bym powiedziała. Ale to tu widzę różnicę. Pani rywalizuje o coś jeszcze? Czy to jest ja nigdy o nic szczyt nie aspiracji politycznych pani? Ja nigdy nie miałam ambicji politycznych, proszę to pamiętać. Ja nigdy nie biłam się o to stanowisko i o nie, nie zabiegałam i o nie, nie walczyłam. To brzmi bardzo niebezpiecznie. Dlaczego? No bo pani Kopacz też nie zabiegała to, żeby być premierem i bardzo proszę, co się stało. No ale myśli pan, że to jest krzywdą dla kogoś? No może dla niej. Tam. Ma możliwość naprawdę zrobienia czegoś wspaniałego i moim zdaniem ma i determinację, siłę i możliwości. Obserwuję panią premier Kopacz w działaniu zaledwie od paru dni, ale jestem pełna podziwu. Naprawdę silna ręka. No i tak powinno się mówić o szefie.